Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepco, weźcie sobie kawkę, usiądźcie wygodnie i zapraszam na same hity kolekcji walentynkowej, perełki do pieczenia, tam będzie bardzo fajny powrót form silikonowym w lepszym wydaniu, no i pokazał się hicior na ścianie z Home Collection, tak więc jeżeli jesteście gotowe, to lecimy na przegląd. A zaczynam od tej cudownej patery w kształcie zajączka. Jest tutaj bardzo ładna. Jest nawet taka fajna, bo jest duża. 20 zł i fajnie, że jest tak przywiązana taką kartka, więc uroczo to wygląda. Nadaje się też na prezent dla kogoś. Piszcie komentarze, jak Wam się podoba, bo jestem ciekawa Waszej opinii. A tutaj zerknijcie, jeden kubeczek został w tym sklepie, tak szybko to znikło. Dwie te miseczki, talerzyków też kilka sztuk, no więcej zostało tych tutaj z odstającymi tymi główkami. Te duże widzę, fioletowe paterki też poznikały. I co my tu mamy? Mamy jeszcze takie koszyczki, to jest też powtórka z zeszłego roku. Przyozdobione są właśnie takimi uszami u góry, kosztują 20 zł i do wyboru u mnie tutaj były brązowe bądź białe. I lecimy kochani na walentynki i tutaj już widzicie petardy tej kolekcji, mianowicie doczekałam się tych świeczek ust. One są przepiękne, ale jeszcze tutaj powyżej są takie fajne w szkle z serduszkami. Macie białą wersję, kosztuje 15 zł. Albo taka czerwona. No i oczywiście ładnie pachną. No i tadam, te świeczki są przepiękne. Te usta po prostu są rewelacyjne. I macie do wyboru czerwoną bądź różową. I oczywiście napiszcie komentarz, jak Wam się podobają te świeczki, który kolor Wam się bardziej podoba. Zapłacicie za nie 12 zł, a palą się 60 godzin. Kolejna nowość to są takie dwie foremki do smażenia w kształcie serduszek. Zapłacicie za nie 10 zł. No i hity do pieczenia. Tutaj dla mnie są dwie takie perełki. Zacznę jednak od tych pędzelków, one są bardzo ładne, mają metalową taką rączkę, kosztują 4 zł i kupicie je w trzech kolorach, szarym, różowym i beżowym. No i wielki powrót formy zajączka, 15 zł, w zeszłym roku były chyba podobne, bo wiem, że Sylwia kupowała i nawet piekła i pokazywała. Tutaj macie takie fajne jajeczka i one również kosztują 15 zł. Ja kiedyś kupiłam taką formę czarną i powiem Wam, nie wychodzą mi te babeczki, bo ciasto zostaje w tych rowkach, ale w tym roku pokombinuję z czekoladkami, może będzie lepiej. I to jest numer jeden hit. Zobaczcie, jakie fajne wykrawacze do ciastek. 5 zł, dwa kolory, zielony i fioletowy. Jutro w przeglądzie pokażę Wam, co ja zakupiłam. Będzie taki mały haul zakupowy i pokażę Wam tą girlandę wielkanocną, jak wygląda po rozłożeniu. No i tutaj macie właśnie ten kolor beżowy tego pędzelka. Najtaniej w Pepco za 10 zł do mąki gadżet. Oraz takie fajne szare łapki za 10 zł. I kolejna fajna rzecz to są te silikonowe formy do ciast, muffinek i chlebka. I tutaj nigdzie nie ma wymiaru, ale zmierzyłam u pań w przykasach. 22 cm i zapłacicie za tą formę 20 zł. Szkoda, że nie ma 20. Tak szukam 20. Tutaj pani obok też stała i mówi, no ja też szukam 20. Tak więc kochane, jeżeli widziałyście taką formę,
ale 20 cm to koniecznie dajcie znać. Tutaj macie taką fajną formę za 15 zł do tarty, no i tu jest na ten chlebek również 15 zł. No i zostały muffinki i ta forma również 15 zł, mieści 6 sztuk. Ułożyły tutaj panie te pokrywki silikonowe, które już wam pokazywałam wielokrotnie, zachwycałam. 6 zł, cudowne, polecam. Kolejna nowość, ona była pokazana, to jest taki metalowy złoty kosz na pranie, na przykład 45 zł. Z nowej kolekcji macie również cudowną pościel. 100 zł, 2 na 2,20 i poszewka 70 na 80 cm. Przepiękna wstawka tego żurawia, w ogóle ta kolekcja jest cudowna. No i mam drugi hit, mianowicie ta świeca. Ona jest piękna, ma drewnianą pokrywkę z takim frędzelkiem złotym i coś czułam, że ładnie pachnie. Zapłacicie za nią 2,30 zł, a pali się 22 godziny. I jak wam się podoba ta świeczuszka? W tej kolekcji również znajdziecie taką fajną tacę, ona jest dosyć spora, bardzo ładnie wykonana. Piękny jest ten wzór w tej kolekcji i zapłacicie za nią 35 zł. Tutaj tylko szybki look, czy jest coś nowego. Widzę, że powystawiały panie te wazoniki, ale jeszcze są te bukiety. One kosztują 12 zł, były jeszcze różowe. W nowej kolekcji również zawitała ta wiosenna zastawa i za ten mały talerzyk zapłacicie 10 zł. Tutaj są takie bardzo ładne, duże misy, na przykład na sałatki, czy jakieś bigosiki, bądź pierożki, no cokolwiek takiego dużego, kosztuje 30 zł. Kochani, z tej kolekcji jeszcze jest maselniczka, która była pokazana we wcześniejszym przeglądzie, ponieważ w tym sklepie jeszcze jej nie ma. I to by było na tyle z dzisiejszych nowości. Mam nadzieję, że wam się spodobały te hiciory. Zostawcie komentarz koniecznie pod filmikiem, która rzecz wam najbardziej się spodobała. I oczywiście witam bardzo serdecznie nowe osoby na kanale, cieszę się, że do mnie trafiłyście. Dziękuję za wspaniałe komentarze, miłe słowa, subskrypcje i łapeczki. Koniecznie zostawcie łapeczkę pod tym filmikiem, jeżeli chociaż jedna rzecz wpadła wam w oko. Wtedy ten filmik może też polecieć do większej ilości osób, za co wam z góry bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na wcześniejsze przeglądy, tam były naprawdę fajne rzeczy i nie pożałujecie, jeżeli tam zajrzycie, a mi będzie bardzo miło. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, zdróweczka, cześć! A na moim drugim kanale Vloxyla wlecą dzisiaj zaległe przeglądy, ponieważ miałam niespodziewaną właśnie wizytę gości i już dzisiaj to wszystko nadrobię. W każdym bądź razie jeszcze dzisiaj wleci na ten kanał przegląd z Action, a tam wspaniałe nowości na dziale ogrodniczym, do kuchni, do salonu. Ja się z wami żegnam. Pa!